No cześć moi drodzy, witajcie na krótszym kanale, ja jestem Padre Graven. Oj moi drodzy fani Stalkera, chociażby Gamma, w końcu jest Stalker 2, w końcu mogę w niego grać po kilku dniach od premiery. Udało się. Było ciężko, ale daliśmy radę. I ostatnie pytanie, doktore Dalina. Ви впевнені, що периметр навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми... Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченої Дічазу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ, перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів? Чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Ось яка кліматим, вже мені то подобало. No niestety, ja gram na GeForce Now, więc mogą być troszkę pikselozy. Mój internet radiowy to jest po prostu pożal się Boże. Dajcie mi donate, żebym kupił lepszy internet. Proszę was. Підрозділи аварійних рятувальних служб прямують на місце. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Zajebiste przejście. W trakcie emisji dobry stalker doświadczony wie, że się nie należy wybierać w taką podróż. Ty żywy tam? Normalnie. Skif, to jest nasz główny bohater. Rozbuszowały się. A Herman to doktorek. Baczysz, a? O co tak żachnęło? Potężny wybuch. Nie przypominam sobie większego. No, Herman, mało życiu widziałeś. Не зовсім. Опс. Ой, бідний кручок. Центральний після викиду піднімуть по тривозі. Але є інший шлях. Тріщина в стіні, лівіше розлома. Жить. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Ну, прошу. Оте, цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Свічідовку, яка наладує артефакт, вистачить щасливе урухомінь і будемо мати вас там оп'є. Повторюю, розлом в 9-му секторі. Центральний! Ай, лечі войско, не зноше дядов. Показуй, що знайшов. Ось. Маш тут, пан, тримай. Świecidełko. Kryształowego Królestwa. Coś ci ubisa takie. Poniacze się kłaniają. Ja baczył artefakty, co wynosili z zon. Wony zawsze zgorały, to rozwaliwało się mytiwo. A cej twój? Win na zony. Zwisno. I gdzie ty go znajszł? Pod liżkom leżał. Nie zadawaj pytań, doktorku, tylko weź się za robotę i w swoim albo rasy spal. W kieszeni. Dawaj mnie to. Лещику. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер? Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері! Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю от тобі змішати за лайком! От ти, Юташу, мордом до мені ти? Ну, отклепав. Спокійно. Знай ласка пана. Цей камінь винен мені новий дім. Лещик. Ворушись. Ми втрачаємо час. Dawaj mnie device'a, idziemy szukać artefaktów. I te okularki od Armaniego zabieraj. Boże, jak to ocieka klimatem, jaram się. Nagoda pojasnić, co robić ze skanerem.
Він уже чекає на тебе. Щасти. Дзięki, mistrzu. No i cóż, wkraczamy do zony. I pojechał. Tak więc, podsumowując, ja tutaj gram na GeForce Now. Mogą być zacinki, tak jak mówiłem, może być czasami lekka pikseloza. Internet radiowy tak słabo działa. Nie mam jeszcze światłowodu, liczmy to od stycznia, może się uda. Naruszono obwód, coś spowodowało ogromne zakłócenia. Wysyłamy zespół reagowania, więc wojsko tu wkracza. Ach, jest pistolecik, ja już klawiszologię sobie też pozmieniałem, żeby mógł się fajnie wychylać, grafikę poustawiałem. No i to wygląda zajebiście, aż sobie kurde screena zrobię. Bo, no szacun. Szacun za efekty, szacun za wygląd tego wszystkiego. Jest bosko. Na razie tak nie mamy ekwipunku, bo to jest prolog, nie? Więc niewiele się tu będzie działo, więc postaram się po prostu przejść przez ten taki wstępny tutorial. Myślę, że ten odcinek będzie taki dłuższy, a potem to podzielimy tak naprawdę na eksplorację. I mam nadzieję, że ze mną wytrwacie do końca, bo jestem, wiecie, no po Stalkerze Gamma, kto tam oglądał, jeżeli ktoś jest nowy i ogląda to pierwszy raz u mnie, to Stalker Gamma to była zajebista rzecz. Dobra, dajmy tu kozikiem. Pozbierajmy to, co tu cenne. Wódeczka. Ach, bosko. Nie promieniujemy się. Ażbym w to wskoczył. Tylko po to, żeby zobaczyć, co się stanie. Ale nie można. Tak, próbowałem. Nie da się. Otwórz menu kołowe za pomocą P. U mnie P to jest menu kołowe. Możemy wybierać. Oczywiście gierka jest zastosowana pod pada, no ale to już pewnie wiecie. No i widzicie, no już się zaczyna pikseloza, bo internet nagle zamulił, no i to tak będzie. Ja tego nie przeskoczę. Już sam fakt, że mogę grać, to jestem uradowany jak Skłodowska. Klimatyczny wydźwięk. Co my tu mamy? Apteczkę. Klawiszem V, żeby spierdzielić deski. Generalnie wydaje mi się, że wszelkich rodzajów takich wstępnych pokazań tego Stalkera grafika była dużo lepsza. Tutaj mam ustawienia, no powiedzmy sobie, blisko epickich. Tam dużo rzeczy musiałem znerfić, żeby to wszystko fajnie działało, ale mogło być lepiej. Nie wiem, jakie są wasze odczucia w tym klimacie. Dobra, kłódkę trzeba spierdzielić. Możemy zajrzeć, możemy otworzyć, gdyby kto tam chciał. I tutaj teraz przez kanały przejdziemy. Gdzie jest oddział? Biedny Panzerfaust, czy jakiś inny czołg? Ja co jakiś czas będę robił save'y, bo to naprawdę idzie zginąć. Jak dam na poziomie Stalker, czyli taki troszkę bardziej zaawansowany. Bierzemy PDA-a. Otwórz PDA, ja mam pod tabulatorem, nie pod P. I od razu notatki sobie tutaj przyjrzymy. Tam i z powrotem mamy przejść przez tunel i mamy notatki Skifa oraz tego tutaj żołnierza. I z tego co wiem, jeżeli ja tutaj to przejrzę, to powinien mi się pojawić staż. No chyba z 5 razy odpalałem tą grę, żeby testować ustawienia i za pierwszym razem miałem stasza, a teraz ten staż się nie pojawia, więc widzicie. Jest randomowość, jest losowość, to mi się podoba. Dobrze, ja tu szybko przeskoczę, biorę wszystkie towary, zabieram spluwę, zanim mnie tu anomalia zeżre. Może pójdę w lewo, zobaczymy, co tu jest. Szybki dostęp, użyj Z, aby wykorzystać apteczki. Na razie z apteczek nie korzystamy, jest dobrze, jeszcze żyję. Tu mamy otwór. Tam gdzie otwór, tam potwór, tam nie idziemy. Zobaczymy, co tutaj jest. Trochę u koleży i stamtąd przyszliśmy. Pod klawiszem I mamy ekwipunek. Jakieś żuczki go zjadają. I tutaj stalagnaty bądź stalagmity kału. To jest norma w Rosji, prawda? Kto oglądał ostatnio jakieś Joe Monstery, ten wie. Jestem bojownikiem Joe Monstera, aż sobie subskrypcję kupiłem. No i wychodzimy z tego gunba. Mamy wyłom w dudze, bunkier jest wyłączony. No dobrze. To weźmy sobie teraz ekwipunek, weźmy spluwę.
Przeładujmy, bo to mamy... O ty, skurczygnacie. Dziabnął mnie. Ja nie lubię robić z automatu. Klawiszem B przerzucamy na półautomat. Wolę jednak klikać. 31 na 5, więc amunicji też za wiele nie mamy. Możemy się rozejrzeć po tym terenie. To jest oczywiście prologowy, więc tutaj jeśli chodzi o eksplorację, to za dużo nie będzie, ale jesteśmy w zonie, więc wszystko nas może zabić, zeżreć. Piękne klimaty, piękne w ogóle... No, faktem, jak grałem w gammę, to w gammie to wyglądało znacznie lepiej. Szczególnie po tych wszystkich shaderach, które wgrałem. No, liczę na to, że moderzy się tutaj pokłonią i zrobią z tego jeszcze większe arcydzieło. I uwierzcie mi, jeżeli będziecie ze mną siedzieć tu na kanale, to wszystko prześledzimy. Może się dorobię lepszego kompa, no, ale generalnie dojdzie światłowód, to będziemy grali przez GeForce'a, tyle że wtedy nie będzie modów. I co ja mam wtedy zrobić? No, trzeba kartę graficzną kupić. Nie ukrywam. Tutaj mamy anomalie, więc chyba nie chcę w to wchodzić. Wolałbym bardziej zobaczyć, czy tu są jakieś towary. O, jest jakiś. Ziomeczek, co ty masz? Amunicję, masz wódeczkę. Masz tutaj maseczkę. Trochę ci się umarło, zdarza się. Zdarza się najlepszym. Tutaj mamy... promieniuje. Tam widzę, że w środku nic nie ma, więc nie chcę podchodzić, bo już mnie gryzie. Promieniowanie. Licznik pokazuje, jak dużą dawkę promieniowania przyjmujemy na klatę. Byleby było, nie było tego zbyt dużo. Jest jakaś wnęka. Podejdziemy do tej wnęki, bo ja tutaj nie byłem, powiem szczerze. Nic tu nie ma. Grzyby tylko rosną. Mogę wyleczyć skutki promieniowania, ale to tam... Od tego jest wódeczka. Co my tu mamy? Tutaj mamy tak. W ogóle musimy pójść... musimy się dostać do Tami z powrotem, czyli do mobilnego laboratorium. I to jest nasz cel na dzisiaj. Jako zajawka. Tutaj w tym... W tej szopie nic nie ma. Z Lipton. Tu mamy jakąś haciendę babuszki. Babuszka, gdzie jest obiad? Czysto. To są zwykłe szopy. Do góry idzie wleść. Z tego co widzę, to nie bardzo. No, mógłbym tu kombinować po desce. Ale tutaj jest raczej czysto. O, amunicja. Troszkę amunicji zawsze się przyda. Tam są jeszcze chałupinki. Dobra, wiecie co? Wejdziemy najpierw do tej chałupinki. Tej mniejszej. Ja za chwilę będę dawał szybki zapis, bo tu naprawdę idzie zginąć za szybko. Tutaj jest jakiś muszkieter. Apteczka, bandaż to zabieramy. Bierzemy sobie spluwkę. Bierzemy kiełbasę. Anomalii na razie tutaj nie uraczymy, przynajmniej większych. Czy tą skrzynkę mogę rozdupczyć? Nie, to ma jakąś swoją nazwę. To jest na rzeczy do życia. Główkę mu urwało. No mam nadzieję, że zdzierżycie tą jakość, którą wam tutaj będę prezentował na tym swoim kanale. Słabo się rozwijającym, ale prężnie działającym od wielu lat. Bo się staram. Ale finanse są jakie są. Każdy wie, każdy widzi, każdy czuje. Nie, tej skrzynki nie idzie rozdupczyć. Tutaj też nic nie ma. Może w krzakach coś znajdę? Chyba nie. O, promieniowanie mnie tu zżera. Nie, woda jest skażona. Do wody nie podchodzimy. Liczę na to, że będę miał zajebiste wyposażenie. Czekajcie, co ja tu znalazłem w ogóle? Bo znalazłem... inną spluwę. Ta ma obrażenia wyższe. Rozładuj automatyczne porównanie. A, nie działa. Jakbym dał tak, to mi się porównuje. Zasięg ma większy. Ja lubię zasięg. Cenność ma większą, więc generalnie jest lepsza. Tylko 5,45 na 39. Tryb automatyczny, magazynek lepszy. AKM S jest lepszy. I zresztą widać po cenie, więc bierzemy tą spluwę. To sobie zdejmiemy i możemy rozładować z amunicją. Nie trzeba.
Detektora nie mamy też artefaktu, więc to na razie co mamy w posiadaniu, a to się tego będziemy trzymali. Więc weźmiemy sobie ten karabinek w trybie ręcznym, czy tam single fire, jak to się mówi. Zobaczmy, co tutaj mamy w tej haciendzie. O, wódeczka, bandaże. Zanim tu przejdę, to jeszcze chcę tą chałupinkę obejrzeć, czy tutaj coś jest. Nie, to muszę wejść od drugiej strony, więc w takim razie przeskoczymy. I tam jest zamknięte wrota są, więc idziemy na pięterko. Bunkier zajęty, oho. No i mamy. Znamy to. Straszne potwory, nie widać ich, a wyskakują po prostu z nikczemnych ciemności. Tutaj pod szmatami też nic nie widzę. Jasne, to w takim razie hopsa. I posprawdzajmy, co tutaj jest, byleby nas nie dziabło, królestwo. Dobra, ta chatka mnie tu interesuje. No Jezu, ale pikseluje. Czasami jest lepiej, czasami gorzej. Co tu jest? Nic. A tutaj pod sianem też nic nie ma. Myślałem, że coś znajdę. A może tu? Jakiś staż. No właśnie, pytanie, czy tu jest jakiś staż? Nie. W pobliżu przynajmniej mnie żadnego stażu nie uraczymy. Ja wam mogę tylko tak pokazać, jeżeli włączymy nakładkę sobie GeForce'a. No i miałem crasha. Zdarza się. Mogę wam pokazać nakładkę GeForce'a, że generalnie mamy około 90 klatek. Standardowo wykorzystuje 50-40% swojego łącza. To jest dużo. To jest dużo. No mój internet jest jaki jest. No, do najlepszych nie należy. Tracę klatki, tracę pakiety. Ping tutaj tak naprawdę robi robotę. Staram się. Boże, daj mi światłowód. I tyle bym chciał. Dobrze, przejdźmy może tutaj. Bo już wam tak zacząłem tylko o tych pierdołach gadać. Mi zależy, żeby tą grę przejść. Więc będę grał. Oho. Oho, gryzie w oczy. Gdzie stał się bunker? Znajdź doktora Niegodę. On przekaże mi współrzędny. Zanim pójdziemy na górę. Nie myślę, że to będzie tak lekko. Zobaczę, co tu jest dookoła. Gdzieś mi tutaj jeszcze te truchełko będzie leżało. Tutaj wrota są zamknięte, więc na razie tutaj nie przejdziemy. Dobrze, wejdziemy na razie najpierw na bunkier. Nie wyprzedzajmy faktów. Drabinką hopsa do góry. Shiftem mogę szybko zejść z drabiny, jasne. Na bunkrze. Tutaj jest możliwość reflektorów użycia. O, amunicja. Dobrze, więcej amunicji się przyda. Nie wiem, jak tu będzie ciężko z amunicją, ale domyślam się, że no zona nas nie będzie rozpieszczała. I tutaj jest skrzyneczka. Apteczka też zawsze na propsie. Nic więcej nie widzę, więc wchodzimy do bunkra. Moi drodzy. Stalkerzy. Що тут, бляха, відбувалось? Co tu się stało? Джелен Осрака. Co ty tu masz? Przeciwpromienne leki. To co, coś tu jeszcze mamy? Zawsze lubię takie laboratoria, bo tu idzie znaleźć dużo cennego towaru. Może jakieś pancerze albo coś. No oczywiście nie w prologu, nie? Tutaj leży jakiś kolejny doktorek, ma PDA-a. I zestaw medyka. Pogawędka z technikiem i notatka 2507. Otwórz PDA, dobrze. Dziennik, przejdź przez obwód, tutaj na razie mamy zbadać notatka. Wołoszyn jako kierownik tego projektu nakazuje ci pozostać w bunkrze, aż nie otrzymamy kombinezonów z Instytutu. Bezpieczeństwo przede wszystkim, BHP. Jeśli jeszcze raz wejdziesz do tej jaskini, osobiście cię stamtąd wywala, potem zwolnię.
Okej, jaskinia budzi jakiś problem, więc w takim razie będziemy musieli unikać. Czy mam jakieś wieści? Nehoda nie żyje, zdechł. Martwy. No cóż, uciekaj stąd natychmiast. No nie do końca, mistrzu. Dobra, powiedz, gdzie są dane. Tu jeszcze skrzynkę otworzę, amunicja, medykamenty. W laptopie znajdziemy współrzędne. Oki. To, co opędzlowałem, to opędzlowałem, więc tylko teraz laptopika. I proszę, zobaczcie, jaki piękny laptop. Na Windowsie 9.5. Zajebisty. Zgrywamy dane. Oczywiście to nierealne. Tak szybko pasek stanu się nie rusza. Spawacz, Nehoda, co słychać? Poznałem już klienta Hermana. Powiedz mu, że nowa emisja oznacza nowe współrzędne, a nowe współrzędne to nowy rachunek. Nehoda nie żyje, ja jestem panem klientem. Panie kliencie, czy Herman powiedział ci chociaż co zrobić z współrzędnymi? Coś wymyślę. Dam sobie z tym radę. Dobrze, woda mi się gotuje bez odbioru, panie kliencie. No, ogarnę, będę musiał iść na te współrzędne. Teraz będzie tylko trudniej. Bo do tego wszystko było lekką progulenką. Znajdź wykrywacz. To mobilne laboratorium, więc naukowcy powinni mieć co najmniej jeden egzemplarz. No i tak się składa, że właśnie znalazłem. Musisz zdobyć artefakt, żeby uchronić się przed promieniowaniem. Easy peasy lemon squeezy. Znajdź anomalię i działamy. Szukamy. No gdzieś tutaj jest. Jest. Piękny artefakcik. Jeśli chcesz, żeby artefakt zadziałał, muszę ją umieścić w konkretnym polu. No i wpadłem w pas. Dupsko mi zeżarło. O. Nie. Oj! Gryzie, spierdzielaj. Spierdzielaj, typie. Nie. No nie tak szybko. Proszę, nie. Podejście 2. Od razu full automat włączę. Wypierdzielę mnie tu, leszczu. Kurwa syn. Połać się na drabinę. Przełączę na półautomat. Nie widzę typa. Gin śmiecią. A pierdyle. Dobrze go wyhaczyłem. Żeby nie było, to jest chyba czwarta śmierć, zanim go ubiłem. Ale w końcu padł. Dobrze, więc teren czysty. W takim razie cóż, uzyskaliśmy artefakt. I ten artefakt mogę sobie zbadać. To jest piękne, że mogę go obejrzeć. Zobaczcie. Gdzie nie patrzę, to zmienia swoje kolory, swoje walory. A może w tle księżyca? Nie ma, ale w tle nieba już jest w ogóle ciemniejszy, przezroczysty. Więc wygląda nieźle.
z jego przywdzieje. Co on mi daje? On mi daje ochronę przed promieniowaniem. Jak najbardziej zakładamy, żebym był zadowolonym pierwszym takim stalkerem, który ma tutaj w posiadaniu swój artefakt. To już drugi, bo ten jeden mam oczywiście w całym tym skanerze. No dobrze, więc działajmy. Idźmy dalej, żebym ten prolog skończył przynajmniej w tym odcinku. Co ty tu masz? Apteczki? Masz jakieś inne pierdolety? Bo po apteczek to się troszkę uleczę. Zbadamy, co tutaj mamy w tym terenie, poza promieniowaniem. Bo mnie troszkę gryzie, nie będę długo wchodził, tylko dosłownie zerknę. Tutaj w tym nic nie mam. Ikona mięska oznacza głód i pora coś zjeść. Na razie nie jestem głodny, nie będę nic jadł. Trzeba się nauczyć żyć w głodzie. Jesteśmy w zonie, prawda? Więc tutaj umieszczamy skaner. I byleby to nie pierdykło. Włącz pan Windowsa. Не дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ні. Лежу тут манюка незвичайна. Сканер. Шибко падло. Зарядився. Бляха. Хрін там. Так і знав. Казав же, валити треба. Повертайся, поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки. Ну слушай, мами має проблем. Pojawiło się tutaj troszkę anomalii z tym związanych, że próbowaliśmy coś zeskanować. Nie ma tu artefaktu, więc generalnie nie będziemy szaleli, tylko bylebym nie wdepnął w gówno. Bo mi tu pipczy. Ponieważ tam coś jest, nie sądzę. Pójdziemy sobie tutaj. Zaczyna się jazda po bandzie. Gdzie mnie tu z granatem, kurde, na mordę, typie? Patrzcie, silni są. O, granat. Ale mnie spikselowało. No, jak się dzieje akcja, to jednak GeForce nie daje rady. Kurwa, full automat poszedł w typa. Nie ma nikogo! Chowaj woliny! Dobra, muszę się zabandażować, bo kurde zdycham. I apteczka. Steampack. Jeszcze jeden leży. Oczywiście bandaż. Jeszcze jeden. Wyłaź, typie. Już nie mam amunicji. Uch, ale powiem wam, spociłem się nieźle, bo łatwo nie jest. Nie wiem, co on tu ma. Zaraz to będziemy sprawdzali. Biorę chlebki, biorę amunicję. To nie jest czas teraz na zastanawianie się. To jest czas na lutowanie.
Zbieranie typowo granata. Nieźle. 53 już jestem przeładowany. Ikona oznacza, że jestem przeciążony i muszę sobie z tym poradzić. Dobrze, w takim razie zróbmy mały research ekwipunku. Co my tu mamy? Mamy obrzyn. Obrzyn jest chyba generalnie uszkodzony. Możemy rozładować i rozładować. To jest jakie wyposażenie? Gorsze ze słabszą celnością. I to rozładujemy. To mamy rozładowane, więc ciebie wyrzucę. Jak cenowo to wygląda? 995, 600. Shotguna opuścimy na razie. Będziemy zbierali póki co amunicję. Być może to sprzedam. Granata nawet nie wiem jak używać, powiem szczerze. Amunicji mamy dużo. Coś bym w sumie zjadł. Weźmy sobie, zjedzmy chlebek. Tylko chociaż, żeby trochę się doładować. Zmniejsza krwawienie, napromieniowanie silne. Na razie nie będę tego używał, chyba raczej zwykłe apteczki. Nie wiem, czy da się jakiś inny sposób leczyć. No ja gram na trybie Stalker, więc na pewno będzie mi znacznie ciężej. Ale ja lubię wyzwania. Dla was to będzie mordęga, bo będziecie musieli 100 razy oglądać to samo. Co my tu mamy? Mamy jedzonko, mamy piciu. Mamy szczurka i jest amunicja. Więc amunicję od razu podniesę to, co jest. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się w obszarze na razie nieznanym. Ten teren tutaj przy rzece. Możemy iść w prawo dookoła jeziorka albo tu w lewo. Myślę, że zobaczymy ten teren po prawej stronie. Być może tutaj coś się uda odkryć. Oczywiście zrobiłem save'a i nagle za dużo pakietów wpadło. I internet uoszalał. Więc idziemy powolutku. Tam coś jest. To jest tak zwany konar. Myślę, że was przekonałem do tego, żeby jednak zonę zwiedzać, bo wam co nieco pyknęło. Dobra, tutaj promieniowanko, to ja nie chcę. Zażyję apteczkę. Anomalii jako tako tutaj też nie widzę, więc jedyne co to pozostaje mi wejść do tego gumba. Aha. Mamy do czynienia z anomalią. Co za anomalia? Anomalia, która mnie bije. Czy tutaj coś znajdę? Ej, nie mam do tego pojęcia, co mnie gryzie. Dobra, wejdziemy do góry, zobaczymy. Tam jest jaskinia. Oho, jakiś poltergeist. Kurde. Dziad. Ładujmy automat. Szybek. Ja jestem na daszku. Udało mi się tu wleźć. I tam w środku była torba, gdzie znalazłem jakieś rzeczy, ale chyba nie chcę z tym dziadostwem walczyć, bo nie jestem w stanie. Nie mam amunicji, żeby to załatwić. To najwyżej mogę połazić tutaj po tych terenach i może coś znajdę, ale typa nie zabiję, więc poltergeista, czy jak to się tam nazywał, na pewno nie ubiję. Więc jak jest tylko opcja, to uciekamy. Nie, to nie jest możliwe dla mnie. O właśnie, bo on mnie leje tym wszystkim
kurestwem, więc sorry, sorry memory. To jest nie moja liga. Jeszcze jedną apteczkę muszę zużyć na to. Poważnie. No, gryzie mnie. On tu rzuca we mnie tymi towarami. I to mocno. Chociaż tak głupie trochę, że nie widzę, czym we mnie rzuca. Ale tam siedzi. Lata. Skurczybyk. Więc unikamy typa. Ja sobie wolę wskoczyć do napromieniowanej wody i mieć to wszystko w poważaniu. Pewnie pominąłem dużo rzeczy po drodze. Agregat prądotwórczy. To anomalia. Nie. To wprowadzają mnie w błąd. Miśki mnie wprowadzają w błąd. Grubo. Dobrze, czyli zostaje mi tylko wejść do jaskini. A tu już mrok. Nie wiem, co mnie czeka. Będzie ciekawie. No nic, to wkraczamy, ale powiem wam szczerze, wpadajcie na drugi odcinek. Zobaczymy, co tam siedzi. Na razie.